Witam Ciebie. Dzisiaj porozmawiamy o talencie, który jest bardzo popularny w Polsce, też w Australii, w Nowej Zelandii i ogólnie w krajach, które są krajami mocno relacyjnymi. Jest to talent z domeny relacyjnej, a nazywa się empatia. W ogóle słuchajcie, dla wielu ludzi, kiedy się dowiadują, że mają talent empatia, to jest taki odruch, że dostajemy na przykład odpowiedzi: co? Nie, niemożliwe, to nie jest talent, to jest przekleństwo, nie chcę tego mieć. A szczególnie, kiedy osoba ma to na przykład jako top 1. Ponieważ wiele jest przesądów i takich etykietek na temat empatii, tak? Często się uważa, że osoby z tym talentem są słabe, zbytnio wrażliwe i z racji tego to może być ich słabość. Ale czy tak naprawdę tak jest? Ponieważ Instytut Gallupa twierdzi, że to są talenty, a ja się z nimi zgadzam, tak? Talenty, które możemy przekształcić w swoje mocne strony. Czyli empatia może być ogromną słabością, jeżeli będzie w stanie odwróconym bądź nierozwiniętym, ale może być Twoją mocą, może być czymś wyjątkowym, czymś, co będziesz mogła używać dla siebie, ale też dawać światu. Więc zobaczmy, jaka jest esencja na temat talentu empatia. Osoby obdarzone tym talentem są w stanie wyczuwać emocje innych ludzi, wyobrażając sobie siebie w cudzej sytuacji życiowej. Tutaj jest i błogosławieństwo, i potencjalne przekleństwo, tak? Musimy uważać. Jesteś osobą emocjonalną, oczywiście, bo tu chodzi właśnie o te emocje. Będziesz ujawniać to, co wewnętrzne. Czyli to, co dla wielu ludzi nie jest tak bardzo naturalne, żeby mówić o swoich emocjach, uczuciach, ale wszyscy tego bardzo potrzebują. Dla talentu empatia to jest wewnętrzna potrzeba, żeby o takich rzeczach móc rozmawiać. Co wnosisz? To jest niesamowite. Wnosisz inteligencję emocjonalną. Słuchajcie, dzisiaj coraz więcej badań pokazuje nam i mówi o tym, że EQ, czyli Emotional Intelligence, inteligencja emocjonalna, jest to wiele bardziej, o wiele ważniejsza niż IQ, czyli Twoja inteligencja tak mentalna, Twojego mózgu, umiejętność. Ponieważ co z tego, jeżeli jesteś najmądrzejszą osobą na świecie? Co z tego, jeżeli czytasz 3 książki tygodniowo czy 50 książek rocznie, jeżeli nie potrafisz zarządzać swoimi emocjami? Bardzo często, jeżeli nie potrafisz zarządzać emocjami, one blokują Twoją możliwość używania swoich innych zasobów, swojej wiedzy, swojego dobra, swoich, nie wiem, materialnych dóbr czy czegokolwiek w Twoim życiu. Czego pragnie empatia? Czego pragnie talent empatia? Swobody do śmiechu, płaczu, dawania upustu emocjom. Czyli żeby być naturalnym, prawdziwym sobą, żeby móc to pokazywać, móc żyć tak, jak czujesz. Tu wszystko chodzi o to, czuję. Jestem tą, co czuję. Jestem tym, co czuję. Co kocha empatia? Uwaga! I jaką wartość przez to wnosi? Kocha radość, smutki i szaleństwa ludzkości. Czyli ogólnie te wszystkie wahania emocjonalne, czyli przeżywanie życia w pełni, odczuwanie tego życia, czego nie znosi, czego nie lubi. Nie znosi rzeczy, które blokują lub ograniczają ekspresję emocjonalną. Czyli jeżeli wyczuwa, że w obecności któregoś człowieka nie może być do końca sobą w kontekście swoich uczuć, będzie się osoba z talentem empatia czuła źle. Jeżeli będzie w pracy w takim środowisku, w którym nie będziesz mogła być naturalną sobą, i to chodzi o to oczywiście, że tym talentem trzeba zarządzać, tak jak wszystkimi, ale że masz potrzebę, pragnienie wewnętrzne móc wyrażać swoje emocje, ponieważ czujesz, że w tym jest ogromna moc, prawda i że tego potrzebują inni, czy w Twoim domu, czy w Twoim zespole. I faktycznie jest w tym ogrom prawdy. Na co musi uważać empatia? Na bycie tak zwanym krwawiącym sercem. Czyli, że czujesz i przeżywasz tak bardzo wszystkie bóle tego świata, że nie masz już miejsca na swoje radości i swoje życie. Dlatego nad talentami oczywiście trzeba pracować. I o tym, jak je rozwijać, gdzieś podejrzewam, że będzie w opisie link. Co można zrobić, jeżeli już znasz swój talent, wiesz, że jednym z swoich talentów jest empatia, to sama wiedzę trzeba przekuć w czyn. Co Ty możesz zrobić z tym talentem? Jak go rozwinąć? Tutaj jest potrzebny plan działania,
Tutaj jest potrzebne prowadzenie. Będzie link, co dalej można zrobić, jaki następny krok podjąć, żeby rozwinąć swój talent. Ale przede wszystkim uważaj, tak jak każdy z nas musi uważać, że każdy talent może być błogosławieństwem, może być przekleństwem. Pamiętaj o tym, że talent jest po to, żeby oddawać go innym i wtedy ty dostajesz też, ponieważ jeżeli coś dla ciebie jest naturalne, jeżeli jest naturalne dla ciebie przeżywać z człowiekiem tę chwilę, czy to jest chwila radości, czy to jest chwila smutku, empatia potrafi przeżyć ją najlepiej, jak to jest tylko możliwe. Potrafi poczuć to, potrafi się zatroszczyć. Tyle dzisiaj na temat empatii. Jeszcze co przychodzi mi do głowy, to jest bardzo ciekawy w ostatnich czasach talent, na który się zwraca szczególną uwagę. Z badań Instytutu Gallupa na temat tego, czego potrzebują osoby w zespołach, czego potrzebują, co potrzebują czuć od lidera, żeby móc za nim podążać i być najlepszą wersją siebie, są tam cztery główne czynniki. Jednym z nich jest zaufanie, stabilność drugim, wizja trzecim i o dziwo czwartym jest właśnie empatia. W dzisiejszych czasach, w czasach, w których żyjemy, szczególnie teraz, kiedy doświadczamy różnych rzeczy, to, czego najbardziej potrzebujemy od ludzi dookoła nas, ale też od naszych liderów, to jest zrozumienia, zdrowego współczucia, które się nazywa empatia. Także jeżeli masz ten talent, pielęgnuj go, bądź dumny, że go masz, rozwijaj go i niech on ci służy każdego dnia w twojej drodze do spełnienia, radości, sukcesu i wszystkiego, czego tylko sobie życzysz. Dzięki i do zobaczenia, usłyszenia następnym razem.